Siedzimy sobie dzisiaj tak na plaży, pływamy od rana, ciągamy się na kółku. Wszyscy umęczeni. I powiem wam, że trzeba coś zjeść, idziemy po pizzę na kemping tu. Także zobaczymy, jakie są pizze, ile kosztują i czy są dobre. A ty jadłeś tu już, tak? Tak, my już mamy wypróbowane. No jest okej, jest tak? Mega. Nie dość, że są smaczne, to już cenowo jest okej. Powiem wam, że dzisiaj żeśmy się tutaj rozłożyli przy samym slipie i taki bar tu jest, nie wiem, wal dokładnie przy slipie i tu jest fajnie, bo jest dużo cienia. Także można skorzystać. Jest dużo drzew, zacienienie i w ogóle widokowo fajnie, bo to jest w takim też zakolu, nie? Kąpielisko jest blisko. Tu mamy drugie kąpielisko, a tu jak ktoś ma jakąś małą łódeczkę, ponton, riba i tak dalej, to są bojki, można te bojki sobie wynająć i słuchajcie, postawić swoją łódkę czy riba. Tu są domki bardzo blisko od razu, w pierwszej linii. Co do cen, to nie znam tych cen domków, bo tych różnych rodzajów domków jest bardzo dużo. I prawda jest taka, że każdy z tych domków ma inną cenę, nie? Więc trzeba byłoby sobie gdzieś tam szukać w necie Camping Straśko i patrzeć, co oni tutaj proponują cenowo. Ale domki są takie sympatyczne też. Trawniczek, elegancko. A tu jest taka droga, słuchajcie, wewnętrzna. Tu to tylko baluch jeździ tu. I ci co do slipu jadą. Siema, do pizzerni można? Proszę, ale druga taryfa. No problem. Szarek. Rzucę kamerkę. I zobaczycie sobie, jak wygląda tu okolica przy slipie właśnie. Musimy zwolnić, bo pieszy tu ma pierwszeństwo. Tu jest właśnie ten bar, do którego chodzimy. I tak wygląda najbliższa okolica tego miejsca, gdzie jesteśmy. Tu jest fajnie, bo są takie aleje, gdzie są same domki, a są też aleje, gdzie są właśnie namioty, kampery czy przyczepy. I zobaczcie, fajnie parcele są ustylowane, bo jest dużo takich drzew, chyba są drzewa oliwne, jest dużo cienia, a mamy godzinę pewnie gdzieś z 15 w tym momencie. Tak, 15. Tak, 15, także większość tych parcel jest zacieniona. Tak? Sanitariatów bardzo dużo. Wszystkim czyste. Podjechaliśmy już pod całą pizzernię. Idziemy właśnie zamówić. Też fajnie, wieczór sobie można przyjść na kolację. Zobaczcie, morze blisko, plaża od razu. Masaże, lody. Także wszystko na temat na tym kempingu. Tu wieczorkiem muzyczka na żywo. Zawsze jakiś koncercik. Ktoś przyjeżdża, śpiewa, słuchajcie. Także kozacko. Pizza and pasta. Czyli są pizze normalne. I pizzę jumbo. To już Marcin mnie woła do środka. Nie będzie słońce ten. Nie będzie słońce raziło. I już pokażę wam. Już pokażę wam menu. Mamy margaritę. Normalna 10. Pewnie jakaś jumbo, czyli mega duża 20. Mega duża. Mega, mega? Mega. Ta normalna jest duża. Duża, dobra. Vesuvio Fungi. Ale taka, zauważcie, 11-12 euro. Przyzwoite ceny. Tak, hawajska 11, makarony 12, 15, 12, 50, carbonara na przykład, penny 12, tagliatelle z serem kozim 15. No, spoczka. Dobra, już musimy popatrzeć sobie, że pizza zrobiona błyskawicznie, nie? Ile? 10 minut? 10 minut maksymalnie. No, maksymalnie. Dobra, bierzemy i jedziemy. Chłopaki trochę polatali dronami, baterie w dronach rozładowane. Wszystkie. Wszystkie, wszystkie. I teraz co, podłączamy, nie?
Także EcoFlow się sprawdza. Po całym dniu szaleństwa na skuterze czas doprowadzić go znowu do stanu używalności, żeby nie łosali nigdzie. Chłopaki już tu myją elegancko. Spotkaliśmy takiego Polaka, który trzymał sobie łódkę tutaj na bojce. Tu wzdłuż tego slipu właśnie, co byliśmy dzisiaj. I generalnie mówi tak, że bojki są bezpłatne, że czerwone bojki są należące tutaj do kempingu Straśko. I słuchajcie, nie trzeba za nie w ogóle płacić. Natomiast jakie są ten, Hubert, jak tam były, że na prawo... Druga gdzieś... część, jakieś takie żółte, małe, czy coś. To są prywatne. Ktoś sobie sam przyniósł. No i jak się na nich postawi, no to się niektórzy grzecznie powiedzą, a niektórzy się trują. No dokładnie, że niektórzy nic nie powiedzą, a niektórzy po prostu gdzieś tam awantury szczynają. Więc czerwone bojki są kempingowe. Także warto też widzieć. Nie jest to też oznaczone w żaden sposób, więc jak ktoś przypłynie, no to skąd ma wiedzieć, czy to jest prywatna bojka, czy nie prywatna. Dokładnie, dokładnie. Podoba mi się, bo też jest wyciągarka dla osób niepełnosprawnych tam, więc bez problemu, jak ktoś ma osobę niepełnosprawną w domu, można przyjechać, jest krzesełko elektryczne, które do wody usadza. Także słuchajcie, kemping jest naprawdę fajnie przygotowany na różne, no różne ewentualności, tak? Dzień dobry, pełno zamieszania dziś mamy od rana. Spakowaliśmy nasze pojazdy, słuchajcie, bo jedziemy dzisiaj na inną plażę, a żeby się wszyscy zmieścili i żebyśmy mogli zabrać ze sobą sprzęty, to musieliśmy zrobić pewne tutaj rozszady. Tu mamy zapakowany wóz, baluchowóz. Tak, Tomek będzie jechał baluchowozem. Tu mamy już zapakowanego Taurega, jedzie jeszcze motor i jedzie nasza, o, Bemka jest tutaj. Także słuchajcie, jesteśmy zapakowani we wszystkie klamoty, które mogą nam być potrzebne, a jedziemy na piękną oliwkową plażę niedaleko od nas, bo to jest jakieś niecałe chyba 30 km, a plaża wygląda fantastycznie, więc chcemy ją pokazać reszcie, więc dlatego się tam wybieramy. A miejscowość Simuni. Simuni. Simuni znaleźliśmy taki slip, w tym momencie wodujemy tutaj skutera i Hubert gdzieś tam będzie płynął na drugą stronę, czy musiał płynąć tak i do tej plaży z drugiej strony tego, no tej, tego cypla dopłynie i tam się gdzieś będziemy łapać. Nie wjadę ci głębiej? No wjadę ci! Co? Już się męczył, poczekaj. Wjechałem młodemu trochę. I tam. Do przodu? Do góry. Do przodu? No. Dobra. Zaparkowałem tak. Przyczepę gdzieś tam wcisnąłem do tyłu. Rozpiąłem ją. Idę zobaczyć na plażę. Ale Asia dzwoniła do mnie, że nie ma skuterem podpływać gdzieś tam w bliskości, żeby się pozmieniać, nawet żeby popływać. Poza tym jest chyba też zakaz z psami chodzenia na plażę, więc idziemy to sprawdzić, jak coś to chyba będziemy zmieniać miejscówkę, ale zobaczymy, jak już jestem, to już zobaczę. Nam ten gaj się bardzo podobał, jak byliśmy tu pierwszy raz, wtedy kiedy jechaliśmy do Zadaru, ale Asia mówi, że nawet nie ma gdzie leżeć, kurczę. Trochę mnie zaskoczyły dziewczyny tutaj. Na pewno jest zakaz biwakowania, palenia grilli nie gazowych, tylko węglowych. No, ludzi jest naprawdę dużo. Teraz ich tu muszę znaleźć. Beach bar, który jest otwarty. Jest dużo cienia. O, tu zaparkowaliśmy my. A nasi są tam. Dobra, bo mnie wołają. Co się dzieje, ekipa? Jedziemy do domu. Jakaś katastrofa jest w ogóle. Słuchajcie, gaj oliwny. Jakoś byliśmy nim bardzo zachwyceni. Jak nikogo nie było. A teraz jesteśmy nim mniej zachwyceni. I będziemy próbować namówić Huberta, żeby wracał wodę, bo skuter jest zwodowany. Ale on ma telefon w ogóle, żeby mu dać znać jakoś? Tak, dzwoniłem już do niego. Wraca do tego? Wodą? Na razie czeka na informację, co ma robić. No to dobra, to ja się, zapinam i ten. No tak, no bo... A wy opłaciliście za cały dzień samochody? Nic, nie płaciłem. Nie płaciliście jeszcze? Nie.
No to dobra, no to jak opadnie. Pakujemy się, idziemy na swoje miejsce tam. Tam było fajnie, nie? Tak, i podpływać było gdzie? Koło slipu. A czy można było się powymieniać, a to jest słabo z wymianą, nie? Tu nie ma jak podejść. Znaczy tu w ogóle nawet, wiesz, ani psy, ani nic. Dobra. Tu jest wszystko do pisu. A, zakaz dla psów jeszcze, dokładnie. No dobra, to pakujcie się. Dajcie Hubertowi znać i niech płynie do tego. Zabrania się psów. No proszę, jest fajna, no mi się tu podobało, no kurczę. Drugi beach bar jest tu, jeden jest tam. Tam jest kolejny trzeci. No ładnie, no plaża jest ładna, no naprawdę jest ładna. Nie ma co psuć. Tylko nie dopatrzyliśmy się wcześniej zakazu psów faktycznie i nie wzięliśmy tu pod uwagę tego, że nie bardzo będzie jak skuterem wpływać i się wymieniać. Wsiadać na niego po prostu. To co, decyzja jest taka, że co, zmykamy do nas? Tak. Tak? Dzwonić do Huberta. No to dajcie mu znać, tylko czy ten. Dajcie mu znać, czy po prostu on decyduje się na płynięcie, nie? Halo? No słuchaj, bo będziemy wracać. No i pytanie, czy płyniesz, czy wracasz z powrotem na przyczepę? I autami wracamy. 12 km jest. Mówi, że sobie popłynie. No to popój sobie i ten. Tylko fajnie, jakbyś coś nagrał, kurczę. Masz telefon? Co? No, mówi, że gada. Ale co gada? No, że gada przez telefon i ma, że ma telefon, jedyne telefonem może. No, ale no to telefon tam gdzieś, jak będziesz sobie płynął, tak fajne miejsca, to ponagrywaj, dobra? Tak, BMK kto pojedzie? No to już jest na tyle kierowców, nie? Mama pojedzie BMK, Gabrysia może jechać BMK, Mateusz może jechać BMK. No, dobra, no na razie. Dobra, siema, widać i pewnie słychać mnie nietypowo, ale oni są tam na tej plaży Sirimione, chyba tak się to nazywa. No i jednak na tej plaży nie zostajemy, bo nie można z psami, nie ma gdzie dopłynąć skuterem, więc będziemy się zawijać z powrotem do nas na kemping i zadecydowaliśmy tak, że raczej ja chciałem sobie przepłynąć, więc mam te 12 km do przepłynięcia tutaj wzdłuż wyspy Pag. No i ja sobie popłynę, zobaczymy ile mi to zajmie, ile mi paliwa spali w ogóle. Zaraz odpalę i wam pokażę. Zobaczcie. Mamy moto godzin równe 90, proszę, jak się pięknie złożyło. Także będzie łatwo liczyć. Także ja płynę i zobaczymy ile to mi zajmie. Szkoda, bo nie mam kąpielówek. Raczej mam kąpielówki tu w schowku przed nim, no ale to już i tak mi nie zrobi różnicy, bo mi się spodnie całe zamoczą. Także jak będzie coś ciekawego, to się będę meldował jeszcze z wody. Jak nic nie będzie ciekawego, no to po prostu się słyszymy na kempingu z Traśką. Wracamy sobie do nas. Słuchajcie, ale ta wyspa Pak jest dosyć wąską wyspą, bo ona ma tylko 10 km szerokości, a tutaj na tym odcinku, w którym jesteśmy w tym momencie, jest nawet pewnie węziej, bo z jednej strony widzę wodę i z drugiej strony widzę wodę, jak przejeżdżamy, także też fajnie to wygląda. Taki trochę fel polski. No, coś takiego w tym momencie, tak to właśnie wyglądało, 80 km bodajże ma długości, a 10 szerokości, więc stosunkowo właśnie nieduża wyspa i takie fajne momenty się zdarzają, kiedy można jechać właśnie i widzieć wodę po obydwu jej akurat stronach. Nie po to, żeby już teraz nie widać. Tak, no, tam widać troszeczkę, ale tam tak jak te domki, nie wiem czy one też tutaj są widoczne na kamerze, to tam te domki są też właśnie nad wodą, więc mamy ją właściwie w tym momencie po obydwu stronach. Dopłynąłem, zajęło mi to 25 minut, z tym, że byłem się jeszcze przepłynąć przy tej wyspie, zobaczyć jak tam jest. Ta wyspa jest całkiem taka, bardzo ostre kamienie są, raczej bardzo ostra skała, nie ma łatwego zejścia, jest totalnie pusta, nikogo na niej nie ma, no taka dzika raczej wyspa, nie? Płynę się tu jeszcze przepłynąć wzdłuż lądu, zobaczymy co tu dalej jest. Paliwa nie zużyłem nic, cały czas pełny bag jest. Płynąłem sobie tak 50, żeby tak było przyjemnie, no bo mogłem płynąć tam te 75 na godzinę, ale wtedy już jest na morzu mało przyjemnie, bo jednak cały czas są fale, wbija się, męczą się ręce, bo ładujesz cały czas rękoma ten, wiecie o co chodzi, tak pansować trzeba, nie?
Także takie 5 dyszek Twixem po morzu przy takiej w miarę łagodnej wodzie, jak jest teraz, jest spoko. Jak były większe fale, no to też się 5 dyszek leciało, ale mniejszy był komfort. To jest jednak skuter głównie rekreacyjny, a nie taki, żeby przełajowy, nie? Żeby popływać gdzieś w długie trasy, to trzeba brać coś wtedy z innym kadłubem, coś większego. Na Twix to jest do wybuchu. Także lecę się przepłynąć tam jeszcze dalej i zobaczymy, co tam jest. No i jesteśmy na naszej miejscóweczce. Tu jest po prostu przecudnie, przepięknie. No czasami człowiek chce coś ulepszyć, ale nie ma co ulepszać tego, co jest idealne. Więc wróciliśmy do siebie i tu jest fantastyczne miejsce i tutaj sobie będziemy dzisiaj biesiadować. Będzie fajna zabawa, znowu będzie skuter, znowu będzie SUP, znowu będzie kółko. No i co najważniejsze, tutaj mamy właśnie jak podpłynąć, jak się zamienić. Więc to jest naprawdę mega wygodne dla nas. Wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, każdy się już rozkłada i zaraz mykamy do wody. Tam daleko jest Marcin, który teraz właśnie uczy się pływać, bo Hubert go wykiprował z kółka. Asiu, czy ty słyszałaś, że Hubert go wykiprował z kółka? O nieszczęście! Pokaż Tomasz, jak to było. Nie tak było, ale teraz chłopaki próbują rozbitka wyciągnąć na pokład. Słuchajcie, no wygląda to fantastycznie. Ja to widzę przez mały ekran. Zaraz będzie skuter pod wodą. O nie szczęście. Asia, chodź. Patrz. Czekaj, bo nie widzę. Tak to ona nie widzi. Musisz chyba... A widzę. Oj, te poślady. Ej, powiedzą tak, ale... Nie, leży znowu. Za chwilę by leżeli we dwójkę. O nie szczęście. Sznurki poplątali. On się jak szynkę zawinie z Ej, to już nie oj, będzie... wyzwoją jeszcze raz, zobaczysz. Nie, on go do brzegu wyciągnie tak zły, on nie jest... Znaczy kolankę nawet... Nie, o, kolanko poszło. Zesikam się. No, się śmiejcie, ja też bym nie wiem. A po co go wywalił? Leży odwołać. Nie, bo... Odpoczywa! Bo skuter odwodzi! Bo on chciał chyba wejść na skuter, żeby ze skutera wejść do kółka, nie? Tak. Ale nie szczęście, to jest po prostu nie szczęście. On po prostu nie daje rady, słuchajcie. Cicho! To jest nieszczęście mojego mężczyzny, słuchaj, ja muszę to zobaczyć. Asiu, przykro mi, ale może wróci. 17 albo prawie 18 już nawet. Schodzimy z plaży. Hubert pojechał teraz po przyczepę, żeby skutera wyciągnąć tutaj z morza. Idziemy, słuchajcie, przekąpać się i tak dalej. Idziemy zrobić na plaży sobie kolację. Także przewozimy tam jakieś grilla, coś tam na plaży i sobie siądziemy wszyscy i będzie kolacyjka. Pokażę wam, żeśmy sobie zrobili bojkę. Hubert znalazł taki duży kamień. Cumę obwiązał tak na 3 razy. No i słuchajcie, skuter jest przypięty do tego kamienia i do cumy. Także, słuchajcie, nie mamy oryginalnej bojki. Taka własnej roboty, sprawdza się fajnie, także w ten sposób. Padel wchodzi do Vito, koło z boku i auto zapakowane. O, jeszcze taka duża lodowa musi wejść. Jeszcze się zmieści. I jeszcze wózek, tak? Jeszcze wózek. Aha, i jeszcze wani. Dobra, ja idę Hubertowi pomóc. Oskar, podpłyniesz do tego, do slipu? Tak. Tylko trzeba tą bojkę, wiesz, wyciągnąć. I jest i Gabusia. Ale się wiaterek zerwał teraz, nie? Fajnie, przyjemnie. No, ładna palemka. Zobaczcie, będzie troszkę problemu, żeby pewnie wyciągnąć skuter, bo się fale zrobiły, ale przepłyniemy. Tam jest ten slip taki dość wąskawy. Oskar, a masz zrywkę? Co? Nie wiadomo, kto ma. Dobra, nie wiadomo, kto ma zrywkę. No to Hubert przyjeżdża, już wjeżdża na slip. Przerzuć mu trochę najwyżej. Nadrzuć mu. No, mocno. Dobra. Jedź, dobrze masz. Są takie fale, kurde, że ten...
Idzie ty, ja tu wjadę. On sobie nie poradzi tam. Pomyliłeś drogę. Hello. Dojechali chłopaki, no i teraz co? To co codziennie, myjonko. Dzisiaj mamy 28, albo nawet 9 już sierpnia. Zobaczcie, wszystkie parcele już się robią puste, ludzie wyjeżdżają. Koniec wakacji. Także na kempingu, albo inaczej kemping zaczyna pustoszeć. A my w tym momencie wybieramy się na tą kolacyjkę, na którą już zapraszałem w połowie vloga. Idziemy sobie na taki wieczorny spacerek. Marcin jedzie akurat nie z Asią Wito i tam wiozą grilla i wszystko. I widzimy się na dole na plaży. Doszliśmy tutaj do naszej miejscówy. Generalnie tu jest fajnie, bo jest taki wykamieniowany pomost. Będzie kolacyjka. Będzie kolacyjka. Ale się to niebo rozpuściało. Boże niebo, woda. Może chciałem powiedzieć. Tu sobie siądziemy. Zajmiemy sobie już plac na rano, nie? Kocyki zostawimy, tak tam pan pod spodem. No. Tak, bo później tutaj ciężko miejsce znaleźć. Jak dzisiaj już sobie zarezerwujemy, to na rano będzie. To będzie takie po polskiemu. Tak, tak. Kalmary. O, przyjechała ekipa, która była na Dmuchańcach. A gdzie reszta, Filip? Gdzie reszta? Pod rowera spadli, naprawiają. Aha. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, chyba stawiam timelapsa i niech sobie leci ten widoczek.